Ile można schudnąć po liposukcji? Generalnie wychodzimy z założenia, że liposukcja i odsanie czyli odsanie tłuszczu nie jest metodą na odchudzanie pacjenta. Natomiast jest to oczywiście metoda na usuwanie niechcianych zbiorów tłuszczu w ciele, których nie jesteśmy w stanie usunąć zwykłymi metodami. Wielu pacjentów ma dobrą sylwetkę, natomiast małe jakieś zbiorniki tłuszczu typu boczki albo jakąś mała oponka na dole brzucha nie reagują na zwykłe metody, nie wiem, odchudzania, ruch i tak dalej, nie pomagają. Wtedy wydaje mi się, że liposukcja jest dobrym zabiegiem, który modeluje ich sylwetkę i poprawia wygląd. Pacjenci otyli nie powinni przychodzić na liposukcję wodną, jeżeli wskaźnik masy ciała BMI jest powyżej 30. Z jakich rejonów ciała najczęściej usuwany jest tłuszcz? Najczęściej metodą liposukcji usuwamy tłuszcz w okolicach brzucha, czyli dolna część brzucha, nadbrzusze, również boczki, jeżeli chodzi o uda, to i uda zewnętrzne, i uda wewnętrzne, i okolice kolan, również ramiona, u mężczyzn klatka piersiowa, a i oczywiście ważną okolicą jest podbródek, z którego też usuwamy bardzo często tkankę tłuszczową. Jaka metoda liposukcji jest najlepsza? Na rynku medycyny estetycznej jest bardzo dużo metod liposukcji, czyli odsysania tłuszczu. Ciężko odpowiedzieć, która metoda tak naprawdę jest najlepsza. Tą metodę, którą używamy w naszej klinice, jest to liposukcja wodna, czyli tak zwany body jet. Używamy ją dlatego, ponieważ jest na pewno jedną z najbezpieczniejszych metod wykonywania zabiegu. Według mnie efekt ostateczny jest niezwykle regularny. Bardzo jest mało możliwości różnych komplikacji. Po jakim czasie widać efekty liposukcji? W trakcie zabiegu liposukcji usuwamy permanentnie tkankę tłuszczową, dlatego też wstępne efekty po zabiegu widać już po 3-4 dniach, natomiast ostateczne efekty widać po 4-6 miesiącach od zabiegu. Czy liposukcja wodna jest bolesna? Zabieg liposukcji wodnej wykonujemy w znieczuleniu miejscowym. Często pacjenci się zastanawiają, czy jest to bolesny zabieg. Ból w tym zabiegu jest bardzo ograniczony i głównie dotyczy tego, że musimy znieczulić miejsca, przez które jak gdyby wchodzimy do tkanki podskórnej, do tkanki tłuszczowej. I to jest ten jedyny moment, czyli ukłucie igły, kiedy znieczulamy skórę, przez którą później wchodzimy do tkanki tłuszczowej. W samej tkance tłuszczowej nie ma receptorów bólowych i tam poruszamy się i znieczulamy tą okolicę prawie zupełnie bezboleśnie. Wielu pacjentów po zabiegu jest zaskoczona tym, jak mało zabieg bolał. Czy po liposukcji się tyje? Zabieg liposukcji wodnej nie jest zabiegiem odchudzającym. Usuwamy tylko niechciane złoża jak gdyby tłuszczu w pełnych okolicach i zabieg nie usuwa ich 100%, tylko powiedzmy 85-90% tkanki tłuszczowej zostanie usunięta. Także jeżeli pacjent po zabiegu nadal ma niezdrowy styl życia, jest ryzyko, że część tej pozostałej tkanki tłuszczowej jak gdyby utyje na nowo. Nigdy to nie wróci do tego stanu wyjściowego, ale okolica może się zaokrąglić. Oczywiście okolice, które nie zostały potraktowane liposukcyjnie, też będą tyć po zabiegu, jeżeli pacjent nie zmieni swojego stylu życia. Ile trwa rekonwalescencja po liposukcji? Po wykonaniu zabiegu liposukcji wodnej pacjentom zakładamy ubrania uciskowe, z którymi muszą chodzić jak gdyby przez najbliższe 2 do 6 tygodni. One nie ograniczają dużo możliwości poruszania się i normalnego funkcjonowania. Natomiast oczywiście pierwszy tydzień po zabiegu zalecamy mniej ruchu, odpoczynek, dopiero powiedzmy tygodniu, dwóch powrót do normalnych aktywności życiowej. Jeżeli mają Państwo więcej pytań na temat tego zabiegu, to zapraszam do Kliniki 44 na pierwszą bezpłatną konsultację, w ramach której opowiemy więcej o zabiegu i jesteśmy go w stanie wspólnie zaplanować.